Witam. Kolejny fragmencik dla pociągu 244045. Poprzednio zakończyliśmy tutaj w Dąbrowie Górniczej. W momencie przejazdu powolutku dali nam sygnały z 2, to ruszamy sobie dalej. Także sobie jedziemy sobie dalej już. Następna stacja Będzin. Nie, ciekawe, czy nas tam na boczek będą ściągać, czy nie. Tata. Opcji podejrzewam, że nas na pewno będą ściągać na tym. O, już Katowice słyszę. Pięknie. O, będzie. Podejrzewam, że na pewno będą na boczek nas będą ściągać. Pozycja nastawnika. Dzień do 244045. Czy będzie przejazd? Będzie się na nas obraził.
Marcin, proszę powtórzowo na czacie napisz, bo coś słabo cię słychać. A niektórzy nie mają niestety dobrych radii. To już zaczniemy definitywnie hamować. Znowu nie mamy wyboru. No i czekamy. Czekamy, wyboru nie mamy, może coś nam tam napisali. Jak musimy, to musimy. Wyboru nie ma. I to się podoba, tak? Dobra. No. Się. O, się nie do końca chyba odhamowało. Dobra, już słyszę, jest ok. Się przewód musiał dopompować. To jedziemy. Mamy sygnał S3 na skół samoczynnym do Będzina. Coś strasznie szwankuje radio. Coś strasznie szwankuje radio Będzinowi. Pendolino, dziobak w przeciwnym kierunku. Dobrze, się rozpędzajmy. No proszę, co ja tam widzę? A, tam cargo unit. Pozdrawiam kolegę z cargo unita.
chyba w takim razie. Zakłócacie panowie normalnie wszyscy. Do 244045 co z przejazdem. Nie, na Sosnowcu to siedzi. Siedzi. Za dużo tych rozmów na radyjku. A, chyba wjazd mamy. Mamy S5 na półsamoczynnym, czyli wjazd będzie, ale bez wyjazdu. Dla mnie to za dużo zdecydowanie. No i mamy Sosnowiec Główny. Po lewej dawna nastawnia. Tutaj Głowicy tu północnej. Teraz wszystko sterowane jest z jednej. Zdarzyło dwóch zawodowych kolejarzy jeszcze na symulatorze, ładnie. Zaczęła
Kojarski. Ja już tym parę to chyba tam jeszcze funkcjonuje, ale tam mam fajnie. 1124 A mam piątek i znowu Zawsze zacznijmy się już chyba, bo... No i chyba... Panowie zawodowi kolejarze, nie nadużywajcie radio, nie idzie się połączyć. Sosnowiec Główny do... Gadają, a instrukcja mówi wyraźnie. Używaj radio łączności wyłącznie do komunikacji związanej z prowadzeniem ruchu. No, z prostymi ludkami. Dobra, numer radia, który? Piątka. Niech ci będzie w porządku. Jest. Proszę bardzo. Sosnowiec Południowy do 244.045 po łączności po zmianie kanału. Przyjąłem, dziękuję. Też łączność na 5. Co z wyjazdem? Przyjął, czekamy.
Jak most, to most, to czekamy. Ale się tam rozgadali, to jest znowu co główne, że szkoda gadać. Dojedźmy sobie maksymalnie do semafora. Ojojoj, co nam się taka przycina nieładnie. No i to mi się podoba. 244.045 przyjął, widzę, dziękuję. Dopełnijmy się na odluźniaczu. Proszę bardzo, to jedziemy. Co nam to? Szarżuje nam normalnie to. Pogaskować cię trzeba, co? Jak to tam wygląda? Wyjrzyjmy sobie. A, nas coś tu zacina. A, że zjeżdża sobie. Ja sobie niech zjeżdża po pożytku spokojnie. Dobrze, tu zjechaliśmy sobie na linię kolejową numer 62. To znowu jest główny tunel. Znowu jedna torowa. Ale potem od Dańdówki już będzie dwóch normalnie. Och, modły na jednej pozycji wystarczy. Możemy sobie zwiększyć prędkość. Co tam nam dyżurny? Nie dyżurny, tylko drużnik pokazuje, że zabezpieczone wszystko dobrze. No to ładnie. No i takie przydatne. No a teraz go nie widzimy wasz. Rzepkę go przysłoniłem, ale teraz jest wszystko ok. Dobra. To tam najbliższe Dańdówka. Tutaj już sobie zwiększamy pozycję następnika. A i tam jest chyba tarcza ostrzegawcza, że mamy przejazd. To się chwali. Spokojnie. Tutaj po prawej tory do Lidzymi, do Muchowca, popatrz, do kopalni węgla kamiennego, do Staszica. Ojejej, co tak was ścina, przecina.
stacji już Sosnowiec Zdańdówka. No i proszę, wjazd podana, wjazdu nie ma, tak? Dobrze to ja widzę? Dokładnie. Co, kulturalnie czekać będzie trzeba, tak? No dobrze. Sygnał S5. Jeśli dobrze pamiętam. Będziemy mieli ograniczenie do 30 pod tym słynnym mostem. A spokojnie sobie dojedziemy. Do Zdańdówki, do Kazimierza. A nie, to jest nadal na linię 62, a my zjeżdżamy na linię 63 potem z Kazimierza, ale to w Kazimierzu już skończymy sobie nagrywanie, bo dalej w sumie trasy nie ma. A co, ci od krawędzi poranowej? Prądu na 100 chyba wystarczy. Albo może nawet na nie. Z czego co widzę, no nam się tam wyjazd nam się nie zmienił. A, dokładnie. A będziemy się zaraz tutaj whamowywać. Mamy sygnał S1 i pozostaje nam innego jak po prostu hamować się. Może nas wypuszczą jak te cargo unit na studni, nie? Czy on z tej Zdańdówki, czy nie? No nic, chyba pozostaje nam z innego, jakby względnie się zatrzymać, nie? Jeszcze chwilkę. No dobrze. Tyle już nie możemy więcej przeciągnąć. No przecież czekamy. Co nam zostaje?
Co to się tam dzieje, że nas tu trzymają, co? Zobaczmy, czy tam coś z tyłu nie jedzie. To może być bardziej priorytetowo traktowane. Nie ma nic takiego tam. A, proszę, tam się sygnałek zmienił. No i dobrze. To się tylko cieszyć. Odluźniacz, proszę. To pewnie i nas. Przewodzik. Jak tam nanometry pokazują? Dobra, że jest wszystko ok. Dobrze. Naciągnijmy sobie skład. No i dobra, to jedziemy. I ruszamy. Zastanowić się, czy tam będziemy się kończyć już. Kazimierz do 244.045, próba łączności po zmianie kanału. Przyjął, dzięki. Daję tego tam trąbienie, jakbym słyszał, no dokładnie. A tak nie polecisz, bo masz u siebie sygnał S1. Tak ci tarcza ostrzegawcza pani pokazuje. Rasz, wybyczek nas tutaj ładnie wyprzedza. A mamy tarczę ostrzegawczą przejazdową.
też przejazd zablokowany. No i wjazd mamy. Ze zmniejszoną prędkością. To się nazywa wyścig byków. Dobrze. Zobaczymy. Skoro tak. Czyli mamy wjazd ze zmniejszoną prędkością do Kazimierza. Chwilkę się będziemy tutaj zwalniać. A tu mamy przystanek Sosnowiec Porąbka. Stawił się tak, żeby go było odpowiednio widać. O. A tam jakiś pociąg sobie czeka, aż zjedziemy. No i mamy stację Sosnowiec Kazimierz. Po tej aktualizacji tutaj też jest dodany dyżurny ruchu. Przyjemna stacja. Ciekawe, co to za pociąg? Aż sobie sprawdzę. A, Interregio. Ja nie mów mi, że mnie zwiesiłeś, bo chciałem sprawdzić, co to za numer pociągu, bo aż mnie interesowało, co to od tamtej strony jedzie. To by było chyba na tyle. No, zwiesiło nam niestety serwer prawdopodobnie. Także słuchajcie, no wyszło jak wyszło na sam koniec. Także zgadzam się, do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku na trasie.
Także, no co, no miłego dnia popołudnia. Na razie, cześć.